Witam. W tym krótkim filmie chciałem Wam tylko pokazać kompleks willowy, w którym mieszkaliśmy w Hiszpanii, baseny, okolice, restauracje. No to mniej więcej wszystko, co mieliśmy na co dzień na wyciągnięcie ręki oraz parę ujęć z drona właśnie nad plażą, która była w pobliżu tego kompleksu willowego. Także zapraszam do obejrzenia tego krótkiego filmu, a już niedługo będą pełnometrażowe, że tak się wyrażę, filmy z Hiszpanii. Tutaj pozamykali, żeby w ogóle z tego naszego apartamentu wyjść. No tu są jakieś raz, dwa, trzy apartamenty. Żeby z tej części naszego apartamentu wyjść, to w ogóle trzeba otworzyć. Kluczy tam mały, mamy cały pęk. Młody się tutaj męczy. A nie wiem, szczerze mówiąc, czy przeszedłem po klatce schodowej, że tak powiem. To jest klatka schodowa. Życzyłbym sobie takie klatki schodowe wszędzie. No jakieś takie ciekawe, nie? Że nawet miło się po klatce schodowej. Zaraz jedziemy do Alicante, do tego tutaj chyba najważniejszego miasteczka Costa Blanca. To jest chyba nawet stolica Costa Blanca czy coś takiego. Ale najpierw idziemy się schłodzić na basenie. Pokażę Wam, jak ten basen wygląda. No ja wiem, że basen widzieliście, tylko chodzi o to, że tutaj właśnie jest prywatny basen dla wszystkich rezydentów mieszkających tutaj. Trzeba mieć odpowiedni kluczyk, a nawet odpowiednie takie urządzenie do otwierania bramki, no nieważne. W każdym razie fajna sprawa, że jest taki bar. No nie jest to pewnie nic dziwnego w kraju takim jak Hiszpania, ale no nie wszędzie jednak jest, tak? Nie wszyscy rezydenci tu w Hiszpanii mieszkający powiedzmy w takich blokach, no bo to jest rodzaj bloków, mają basen. Także fajny dodatek. No tu mamy raptem kilkadziesiąt metrów, tu mamy wejście do tego basenu. Jak widać jest prywatny, jest tam nawet napisane. A tutaj mamy taki, no taki kluczyk magnetyczny, ja bym to nazwał. No, jest problem z otworzeniem. To niebieski cały. O, teraz. Już żeśmy sobie otworzyli. No, no more. I basen wygląda tak. Basen jest w takim ogrodzie, jakby tam już widzicie. Nie będę tutaj za bardzo filmować, bo nie wiem, czy sobie życzą inni. Tu jest jakiś taki mniejszy brodzik, bym powiedział, to pewnie dla dzieci, taki pewnie płytki, a tam jest normalny basen. Także można się tutaj słodzić, a później lecimy dalej. I powiem Wam taką ciekawostkę, taką gównianą ciekawostkę, sorry za stwierdzenie, ale w takim zamkniętym obiekcie, jak tutaj widzicie, trawka ładnie przyszczyżona, basen, wszystko pięknie. A tu i tu jest psie gówno. Sorry za wyrażenie, ale w takim miejscu psie gówno, no w życiu bym się nie spodziewał. Dziwne, po prostu dziwne, nie rozumiem. A nawet jeżeli tu ktoś był z psem, no to jak mogli tego nie sprzątnąć? I co, Kasperku, podoba Ci się? Tak. Takie wakacje, lubisz pływać? No. Tutaj będzie tak troszkę motywacyjnie przez parę sekund, bo... Bo Kacperek, bo wiem, że ogląda mnie dużo osób, którzy mają dzieci z autyzmem albo z innymi zaburzeniami neurologicznymi przykładowo. Więc pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam wszystkie Wasze dzieciaki i słuchajcie, właśnie to jest to, co nam bardzo też pomogło w leczeniu Kacperka, czyli podróżowanie, podróżowanie od samego początku, odkąd dostaliśmy diagnozę. On zawsze uwielbiał naturę i uwierzcie mi, wszystkie dzieci autystyczne na pewno kochają naturę. I to im na pewno, jestem tylko 100% pewien, na pewno pomaga. Na pewno nie zaszkodzi w każdym razie. My z Kacperkiem podróżowaliśmy od samej diagnozy, tak jak powiedziałem. I uważam, że podróże, bycie po prostu otoczonym naturą i takie wyzwalanie takiej pozytywnej energii, to nam bardzo, bardzo pomogło. Także polecam.
spotkaliśmy jakiegoś kotka na naszej drodze. To też jest duża atrakcja, bo my bardzo lubimy kotki i zwierzątka w ogóle. Bardzo przyjazne, bardzo przyjazne. O, ale wiecie co, on, zostawcie go, bo on sobie chce odpoczywać. On sobie tu, tak, on sobie tu w słoneczku leżał. Idziemy teraz na imprezę, zabawić się z Brytyjczykami. Towarzystwo jest odwalone, proszę bardzo, jakieś stroje wieczorowe. Tutaj do tego naszego podwórka, które obserwujemy co wieczór, to nie tylko co wieczór, codziennie przez okno i codziennie patrzymy, jak się ludzie bawią, bo kurczę, jesteśmy tutaj 4 noce, czy tam już 5 nocy i nie byliśmy tu ani raz na żadnym piwku, czy coś w tym rodzaju, także pora zejść. To ciężko się zdecydować, gdzie iść, bo jest tutaj, nie wiem, ale dziesiątki tych knajp i wszędzie jest pięknie, wszędzie jest ładnie. Ciężko zdecydować, gdzie usiąść. A w jednym czasie we wszystkich nie da się, a znowu każdą po kolei knajpę zaliczyć, to wiecie, o co chodzi. Siadamy. Nie wiem, tato, bądź usiądź. Ja chcę usiąść, ale nie wiem gdzie. Powiedz mi. Everywhere? Tak. Nie starczy nam czasu, noc jest krótka. I popatrzcie się, tam ludzie normalnie mieszkają. To nie tylko turyści, mieszkają też tutaj ludzie, bo dowiedziałem się od tego człowieka, co nam klucze dawał, że na przykład on tutaj mieszka na stałe. Co wcinasz? Ten. Co to jest? Nie wiem. To jest bruschetta. To jest ciasto. Znaczy tu jest bruschetta, no. Tak. Smakuje ci takie ciacho? No. To jest nie.